Pan Jerzy Haszczyński, z wykształcenia filozof, dziennikarz Rzeczpospolitej, autor niedawno wydanej książki Mój brat obalił dyktatora. Dzień dobry. Czy rewolucja to jest jakaś Pana specjalność, bo za książkę o pomarańczowej rewolucji, książkę wydaną bodajże w 2006 roku, znaczy zebrał Pan w związku z tą książką bardzo wiele dobrych opinii, była ona bardzo dobrze przyjęta przez środowisko. Czy rewolucja to jest jakaś Pana pasja, czy to tak jakby po prostu wychodzi? Tam to nie była książka, tylko cykl artykułów, ale dosyć obfity, więc mówię w tej chwili o Ukrainie i pomarańczowej rewolucji. Czy ja wiem, czy to jest pasja? Niewątpliwie towarzyszyłem wielu wydarzeniom o charakterze rewolucyjnym w ostatnich 20 latach. Wojnom domowym, wojnom też między państwami. Tak się złożyło, że myślę, że przy wydarzeniach skrajnych wychodzą pewne emocje i można o pewnych krajach, o pewnych zjawiskach napisać w związku z tym. Ale nie jestem wyłącznie specjalistą od rewolucji. Myślę, że w Polsce takiej osoby nie ma. To jest zbyt wąska specjalizacja dla Gazety Codziennej. Ja pracuję właśnie w Gazecie Codziennej. Jakie znaczenie ma dla Pana słowo rewolucja? Bo tak jakby widać było, jak ono ewoluowało w jakiś sposób na przestrzeni ostatnich 200 lat. I w praktyce na chwilę obecną trudno je łączyć ze znaczeniami, z którymi była łączona na przykład 100 lat temu, 80 lat temu, 70 lat temu. Mam w miarę pozytywny stosunek do samego słowa rewolucja, dlatego używam go dosyć chętnie wobec wydarzeń, które obserwowałem w ostatnim roku w świecie arabskim. I zwłaszcza wobec tych, których przynajmniej na początku można było się w miarę jednoznacznie zidentyfikować z jedną ze stron, czyli z tymi, którzy obalali dyktatorów, którzy walczyli o wolność, demokrację, o to, żeby normalnie żyć tak, jak chcieliby żyć na całym świecie ludzie. I w tej takiej pierwszej fazie nie byłem zresztą jedynym dziennikarzem, któremu się to w miarę podobało i identyfikował się właśnie jednoznacznie z tą jedną stroną. I w tym sensie mówię, że słowo rewolucja jest znacznie lepsze, znacznie mi bliższe niż na przykład rewolta, bunt. Można by je zastąpić w niektórych wypadkach powstaniem, tylko że powstanie na przykład w Libii, można by mówić o powstaniu, czy w Syrii. Ale powstanie mi się kojarzy już tak bardzo z Polską, to po pierwsze, a po drugie nie ma w tym takiego jednoznacznego wystrzału początkowego w tych emocji, które towarzyszą ludziom w momencie, kiedy oni wiedzą, że wreszcie można coś zmienić, ale przez wiele dekad to było niemożliwe. W czasie Pana podróży, tak jakby pisał Pan bardzo regularnie, również do Rzeczpospolitej, że tak jakby publikował Pan bardzo regularnie, nawet w książce wspomina Pan, że miał Pan po prostu okazję, że po prostu siadał Pan do tego telefonu satelitarnego i wysyłał teksty. I wspomina Pan również w książce o tym, że o sytuacji, w której miał Pan dwie możliwości wykonania telefonu, że raz przez przypadek się z kimś Pan połączył, a za drugim razem dodzwonił się Pan do żony i nagle zaczyna zagrażać Pana życiu. Czy często zdarzały się takie sytuacje, w których był Pan, tak jakby odczuwał Pan w jakiś sposób przebywanie na granicy śmierci i życia? Te przykłady, które Pan poruszył, pochodzą z Libii, gdzie rzeczywiście, co jest niezwykłe jak na dzisiejsze czasy, nie można było się posługiwać internetem, telefonem komórkowym, bo dyktator po prostu to odłączył, wiedząc, że w ten sposób rozpowszechniają się informacje dla niego bardzo niekorzystne, zarówno na świecie zewnętrznym, jak i w ten sposób nawoływali się ludzie do protestów, buntu przeciwko niemu. Czy były takie sytuacje częściej? Ja od 20 lat, jak mówię, jeżdżę na różne konflikty zbrojne, tam gdzie się strzela, wojny domowe, rewolucje i tak dalej. I zdarzało mi się wiele razy być w sytuacji, która, tak jak Pan mówi, była niebezpieczna na pograniczu życia i śmierci, z tym, że to się wszystko rozgrywa w mojej głowie, a nie jest to tak, że ktoś mnie rani bagnetem, czy są ślady fizyczne po tym
zdarzeniu. Ja pierwszy raz miałem bardzo poważne lęki związane z moim pobytem w Albanii w 1997 roku jeszcze, kiedy dwa razy byłem na, moim zdaniem, umknąłem kostusze spod kosy właśnie. Raz była sytuacja, że obserwowałem, jak miejscowa ludność pod Tiraną okrada posterunek policji, bardzo duży, specjalistycznej policji. Policja zwiała, tak jak ze wszystkich prawie posterunków, i ludzie, tam była taka rewolucja wywołana upadkiem piramid finansowych, grabili wszystko, co można, i grabili też ten posterunek policji antyterrorystycznej. Ja byłem na środku dziedzińca i obserwowałem, jak tam ludzie wyrywają ostatnie kable, wynoszą najbardziej banalne rzeczy, jak stoły i tak dalej. I nagle nastąpił kontratak tej policji. Ona wjechała na dziedziniec, z którego nie było ucieczki, bo była tylko ta droga, w którą wjechały wielkie ciężarówki policyjne. I oni zaczęli po prostu strzelać bez opamiętania. I w tym zamkniętym, na tym zamkniętym dziedzińcu kule latały po prostu, dziesiątki kul nad głowami nam latały. Mówię nam, bo tam byli jeszcze ci, którzy kradli, ja byłem jedynym niekradnącym. I to było nieprawdopodobne przeżycie, aż trudno uwierzyć, że któraś z tych kul rykoszetem mnie nie zabiła. Krzyczałem tam we wszystkich możliwych językach, że mi się zetknąłem, że jestem dziennikarzem. Byłem po prostu nieprawdopodobnie przerażony i po raz pierwszy wówczas mi się pojawiła taka myśl, że być może nie jest to prawda. W tejże samej Albanii już były tego typu przypadki, mógłbym też opowiadać o innych krajach. No to jak pan chce, mogę panu powiedzieć, tylko niech pan mnie naprowadza na to. Nie, akurat właśnie chodziło mi głównie o takie, to czy to było jednorazowo, czy pan się spotykał z tym częściej, rzadziej w czasie pana podróży? Najtrudniej było w tej Albanii w 1997 roku, potem w Iraku pod koniec 2003 roku, gdzie trafiłem na teren tak zwanego sunnickiego trójkąta w pobliżu Bagdadu. Tam zazwyczaj mieszkają szyici, ale właśnie jest taki jeden bardzo nieprzychylny Amerykanom i ich koalicjantom, czy w tym wypadku też wojskom polskim, rejon. I tam trafiłem chwilę po tym, jak zostali zamordowani hiszpańscy oficerowie służb specjalnych. Można sobie wyobrazić, co to jest za miejsce, gdzie miejscowa ludność nie potrafi potępić zabicia oficerów służb specjalnych. Poza tym, kim musieli być ci, którzy ich zabili, skoro poradzili sobie z oficerami, 7 służb specjalnych, i jak głupi musi być dziennikarz, który jedzie w to miejsce i wypytuje, a co pan na ten temat myśli, co pan widział, i co chwilę, z każdą chwilą przekonuje się, że prawie nikt tego tam nie potępia, że prawie wszyscy są, a właściwie wszyscy są przeciwko, z ich punktu widzenia, okupacji, w której uczestniczą też Polacy, a atmosfera się zagęszcza. Uciekam stamtąd i po drodze jeszcze natykam się na jakiś tajemniczy patrol, nie wiadomo w ogóle jaki, legalny czy nielegalny, jacyś bojownicy, nie wiadomo w ogóle kto, i wycelowana w samochód, którym jadę, bazuka, czyli taka ręczna wyrzutnia rakietowa, która nie wystrzeliła, bo kierowca nagle przyspieszył, uciekł, ale ta bazuka mi się śniła jeszcze wiele, wiele tygodni. Śniła się też fotoreporterowi, który ze mną był, czyli w naszych głowach to było bardzo poważne wydarzenie. Były też takie wydarzenia w Libii, to pan sam na nie naprowadził. Były też w Jemenie, w którym byłem dokładnie 2 temu. Ale byłbym bardzo ostrożny ze sformułowaniem takiej tezy, że ktoś jednoznacznie chciał mnie zabić, ktoś jednoznacznie chciał mnie uprowadzić. To wszystko było raczej na zasadzie takiej, że to się mogło wydarzyć albo nie, i 100% pewności nigdy nie będę miał, co nie znaczy, że się nie boję, i to nie wpływa na moje dalsze postępowanie. Skąd to zamiłowanie do Orientu? Bo jednak akcja pana książki dzieje się w krajach, które my określamy tak zbiorowo jako Orient, w krajach arabskich, w krajach, w których jeżeli się pojawia jakaś namiastka kultury chrześcijańskiej, czyli sunnici albo szyici,
tak jakby jeżeli oni się pojawiają, to są tam jakąś niszą i tak jakby to są kraje zdominowane przez islam i w praktyce dla nas są one kojarzone z jakimś orientem. Skąd to zamiłowanie u Pana do tego? Bardzo lubię to słowo orient, także bardzo dobrze, że Pan używa takiego staroświeckiego, miłego określenia z czasów, kiedy prawie nikt nigdzie nie podróżował i ci, którzy byli w tych krajach zwanych orientalnymi, to byli takimi łącznikami z zupełnie inną kulturą, bo jakieś pojedyncze książki się ukazywały. Chociaż tak, nazwijmy to taka preturystyka do krajów orientalnych, to już ma 200 lat. U mnie to się wzięło stąd, że jak byłem dzieckiem, to w tym brudnym, brzydkim PRL-u, w którym nie było żadnych ciekawych rzeczy, żadnych miłych szczegółów, żadnych barw właściwie nie było, to ja miałem dostęp do tych barw orientalnych, dlatego że mój ojciec, który był inżynierem, chemikiem, jeździł po krajach trzeciego świata, ze szczególnym względem krajów islamskich. Wiele lat spędził w Iranie, Iraku, Turcji, był też w innych krajach muzułmańskich i z każdego z tych krajów przywoził mnóstwo wiedzy, mnóstwo opowieści, którymi mnie karmił. Ja niemalże w takim kręgu bajkowym, jak bajek Tysiące Jednej Nocy, chociaż to akurat nie są specjalnie dla dzieci, ale w tym klimacie, w tym byłem w tym chowany. Były w moim domu dywany perskie czy turkmańskie, były jakieś słodycze orientalne, orzeszki, pistacje, jakieś rzeczy, które normalnie nie były dostępne. Nie chcę powiedzieć, że miałem to na co dzień, ale właśnie to, że się raz na rok coś takiego pojawiło, to tym bardziej mnie to pociągało. I jak tylko zostałem dziennikarzem zaraz po upadku komunizmu, to od razu myślałem, żeby pójść śladami ojca, który zresztą znał wiele języków orientalnych, bardzo się orientował, ale jakoś wtedy nie było to najważniejsze dla dziennikarza zajmującego się sprawami zagranicznymi. Początkowo się zajmowałem Bałkanami, byłem światem postradzieckim, zajmowałem się Niemcami, w których byłem korespondentem. I dopiero w 2001 roku, kiedy byłem już kierownikiem działu zagranicznego Rzeczpospolitej i nagle doszło do tego, co Amerykanie nazwali wojną z terroryzmem, to nagle ten islam stał się szalenie ważny, ten orient stał się szalenie ważny i dzięki temu mogłem ruszyć na te tereny orientalne.